Wiecie, możecie sobie oglądać Netflixa, możecie zadzwonić do koleżanki, możecie pić winko, możecie robić co chcecie. Jak widzicie, Zuzana nawet na to nie reaguje. Na szczęście ta dziewczyna nie musi się pozbywać włosów. Nie to co my. Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy testować domowy laser do usuwania włosów. I ja, słuchajcie, jak się domyślacie, jestem brunetką, mam dużo włosów, te włosy są ciemne i po prostu czasami mnie irytują i chciałabym się ich pozbyć. Oczywiście to nie jest nic złego, jeżeli ktoś ma włosy na nogach, to jest totalnie okej. Okay. Jeżeli ty czujesz się z tym komfortowo, to nie ma żadnego problemu i nikt nie ma na pewno prawa cię oceniać. Natomiast ja, szczególnie jeżeli chodzi o moje nogi, te włosy tam są po prostu tak grube i tak ciemne przez to, że ja je po prostu goliłam przez większość życia. Oczywiście próbowałam wosku, próbowałam depilację, ale to było dla mnie za bolesne. Próbowałam też laseru w salonie kosmetycznym, natomiast jest to tak drogie, po pierwsze, a po drugie zajmuje to tak dużo czasu, bo tam trzeba chodzić co 6 tygodni. To tak naprawdę, żeby pozbyć się włosów z jednej nogi, trzeba tam iść 8 razy co 6 tygodni, więc jest to strasznie długi, bolesny, no i też drogi proces. Dlatego stwierdziłam, że dam szansę temu właśnie depilatorowi do domu i to nie jest mi sponsorowane, ja zapłaciłam za to własne pieniądze i był on drogi. Nie powiem, że nie, kosztował mnie 140 funtów plus kazali mi jeszcze zapłacić 40 funtów podatku, bo to właśnie przyszło do mnie z Ameryki, więc 180 funtów jest to naprawdę sporo. Ale z drugiej strony, jeżeli miałabym pójść do salonu kosmetycznego i faktycznie, jeżeli to by zadziałało i mogłabym usunąć włosy z całego ciała, to koniec końców to jest zdecydowanie tańsza opcja. I ja użyłam już tego 2 razy i tutaj widzicie, jak wygląda moja noga teraz. Jak widzicie, mam takie jakby kółka na nogach, takie placki, w których już jakby nie ma cebulek i te włosy już tam nie rosną. Natomiast użyłam tego, tak jak mówiłam, dopiero 2 razy i za pierwszym razem użyłam tego na bardzo małych, nie wiem jak to powiedzieć, obrotach. Tutaj macie po prostu takich 5 poziomów i za pierwszym razem ja użyłam tego na poziomie 1, 2, za drugim razem na poziomie 4 i dzisiaj jedziemy na grubo, dzisiaj dajemy już 5. I dlaczego zaczęłam właśnie na takim niskim poziomie? Dlatego, że po prostu chciałam przetestować, jak moja skóra na to zareaguje, bo nie chciałam skończyć z poparzonymi nogami, tak jak zrobiła ta moja mama, która stwierdziła, że od początku da sobie na 5 i skończyła z poparzeniami nogi. Co jest też ważne, to żeby tej maszyny tak mocno do skóry nie dociskać, lepiej to robić bardzo delikatnie, bądź nawet tak troszeczkę jakby ponad powierzchnią naszej skóry. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że właśnie nasza skóra się nie przypali. I mój laser jest z firmy Kenzie i ja kupiłam go tylko dlatego, że po prostu wszyscy o nim rozmawiają, cały YouTube o tym mówi. I ja wiem, że dużo tych filmików jest sponsorowanych, natomiast widziałam też parę niesponsorowanych i wszyscy wydawali się zadowoleni, więc stwierdziłam, że spróbuję tego. Wiem, że jest jeszcze mnóstwo innych domowych laserów z Philipsa czy z innych marek, które może nawet i są lepsze. Ja po prostu nie wiedziałam, który wybrać, więc zdecydowałam się na ten. I jak na razie jestem zadowolona, jest mega łatwy w obsłudze i jest też taki ładny i estetyczny. W każdym razie nie przedłużajmy i przejdźmy do zabiegu. Więc do tego przychodzi nam również kabelek. Ja musiałam kupić sobie jeszcze ten przełącznik, ponieważ ta wtyczka jest amerykańska. I po prostu wkładacie ten kabelek do tej maszynki. I tutaj zapala Wam się taka lampka, ona zaczyna mrugać. Musicie po prostu tutaj nacisnąć i wtedy ta maszyna się odpala i wydaje taki dziwny dźwięk i ten dźwięk będzie wydawała przez cały czas używania. I tutaj właśnie macie te różne poziomy. I żeby zwiększyć lub zmniejszyć poziom, musicie po prostu nacisnąć ten zielony guziczek z tyłu. I jak ja już mówiłam, dzisiaj jedziemy na grubo, dajemy 5. I słuchajcie, po prostu musicie położyć tą maszynę płasko na waszej nodze, przycisnąć ten duży guzik i ona strzela. Wtedy trzymacie ten guzik cały czas i po prostu jedziecie w dół całą nogę. I oczywiście przed takim zabiegiem należy nogi ogolić, tak żeby nie było tam właśnie włosów, bo ten laser działa na cebulki. Dodatkowo oczywiście to nie jest taki sam laser, jaki macie w salonie u kosmetyczki, więc tutaj nie ma się co spodziewać cudów. I używamy takiego laseru domowego raz w tygodniu przez 3 miesiące i podobno
Potem mamy już nie mieć włosów. No zobaczymy. Zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. To jest mój trzeci raz, tak jak mówię. Dopiero pierwszy raz, kiedy używam go na fulla, że tak powiem. Więc zobaczymy. Więc tak to wygląda z bliska. Musicie położyć maszynę na nodze płasko i po prostu powoli jechać w górę. To jest totalnie bezbolesne. Bardzo przyjemne. Nawet bym powiedziała, jest po prostu takie troszeczkę ciepłe i tyle. I to samo już strzela, nie musicie nawet już nic potem naciskać. Po prostu tak sobie jedziecie całą nogę, potem drugą i jesteście gotowe. Ja mam bardzo wysokie wymagania, jeżeli chodzi o ten produkt, bo nie był on tani. Więc mam nadzieję, że zadziała. Proces jest mega przyjemny, jest praktycznie bezbolesny. Jedyne co czujemy to takie delikatne ciepło. I wiecie, możecie sobie oglądać Netflixa, możecie zadzwonić do koleżanki, możecie pić winko, możecie robić co chcecie. Jest po prostu mega, mega przyjemne, łatwe. Więc jeżeli o to chodzi, to jestem zadowolona, że nie muszę, wiecie, jechać do kosmetyczki, bukować jakiś wizyt i takich rzeczy. Natomiast nie mam pewności, czy to na pewno zadziała i czy usunie wszystkie te moje włoski. Chciałabym, nie powiem, no ale zobaczymy, zobaczymy. Jak używacie tego urządzenia przez parę minut, ono potem robi się takie ciepłe i możecie czuć właśnie takie ciepło, ale to nie jest bolesne. Ale jeżeli czujecie, że jest to za gorące, to czasami lepiej wyłączyć i po prostu włączyć od nowa, żeby w razie czego po prostu uniknąć poparzenia, bo to, co się stało mojej mamie, było trochę przerażające, nie powiem, że nie. No i tak sobie, słuchajcie, jedziecie całą nogę i tyle. Ja depilowałam też pachy i powiem Wam, że jeżeli chodzi o pachy, to ja nie widzę jeszcze żadnych efektów. Natomiast mam nadzieję, że wiecie, po jakimś czasie zobaczę. Na pewno będę Was update'ować. Jak widzicie, Zuzana nawet na to nie reaguje. Na szczęście ta dziewczyna nie musi się pozbywać włosów. Nie to, co my. Chociaż powiem Wam, że jak mieszkałam w Barcelonie, to na przykład wiele dziewczyn tam nie goliło nóg i było takie totalnie normalne. I ja w pewnym momencie, jak tam byłam, to też stwierdziłam, że w sumie dobra, nie chcę mi się dzisiaj golić tych nóg. I wiecie, w pewnym momencie zaczęłam akceptować to, że nie zawsze muszę po prostu wyglądać idealnie i mieć ogolone nogi. I to jest jakby totalnie okej. Okay. Wydaje mi się, że w Polsce jest to jednak mniej akceptowalne. Jeżeli dziewczyna ma włosy na nogach, to właśnie ludzie widzą to jako coś takiego ohydnego jakby i uważają, że może ona nie dba o siebie, ale to naprawdę mało ma wspólnego z dbaniem o siebie. Jeżeli skończycie już całą nogę, to po prostu klikacie tutaj, odłączacie kabel i tyle. Tak czy siak, chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie jeżeli macie włosy na nogach czy na rękach, ja na przykład powiem Wam, że w pewnym momencie te włosy na rękach zaczęły mi przeszkadzać, bo o, jakiś chłopak mi kiedyś powiedział, że o, takie włosy są och. I ja potem faktycznie zaczęłam używać wosku i je depilować. A potem właśnie jak przeprowadziłam się do Barcelony, to stwierdziłam, że golenie nóg i golenie tych miejsc jest już wystarczająco kłopotliwe i zabiera mi tyle czasu, że te włosy na rękach po prostu zostawiam, taka się urodziłam i tyle. I od tej pory właśnie nie woskowałam, nie depilowałam, nie robiłam z tym nic i jakby totalnie mi to nie przeszkadza. Natomiast oczywiście wiadomo, jeżeli miałabym okazję usunąć to za darmo, właśnie usunąć to na stałe przy pomocy jakiegoś lastera, to jak najbardziej. Natomiast nie ma takiej opcji, że ja będę teraz co 2 tygodnie chodziła do kosmetyczki i po prostu wyrywała te włosy, bo już dosyć mam męki z innymi częściami ciała. Tak czy siak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie mi znać, co myślicie o takim filmie. Oczywiście ja nagram jeszcze jeden filmik, jak już skończę tą kurację, tak żeby właśnie pokazać Wam przed i po. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak właśnie działa ten laser na inne części ciała, jak pachy czy inne części ciała, to dajcie znać na dole. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrybowaniu tego kanału, bo jest to nowy kanał i bardzo mi zależy na tym, żeby ten kanał właśnie sobie tak powoli, powoli rosnął i żeby było nas jak najwięcej. I co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Zuza, pożegnaj się. No dlaczego? Pożegnaj się. Nie pożegnasz się? Nie? Yeah.